tu było, nie? Dobra, na tym moim sprzęcie nic nie będzie widać. Albo mi wszystko odbija. O. Nie będzie ktoś zaraz za nami łaził? Nie wiem. Jak mówisz, żeby kurtki nie zostawiać tutaj, to ładuj pierwszy. Ty, ale tą ilością liści byłem naprawdę zdziwiony. Dalej tyle jest tego, czy to jest już odsunięte? No wygląda na trochę mniej. A liści? No. No kurwa, ponad połowę to chyba zrzuciłem na dół. Tam jest ta druga, nie? Powyżej. Tak. Tam nie byłem, nawet nie możliwym, no bo wiesz, jak nie ma dziury, to po co tam łazić? Ta studnia też tam jest. Tak? Nie wiem, czy ją widziałeś na filmie. A na tym filmie co tu ty łaziłeś? No. Studnia? No. 100 metrów. Co, w dół? Nie, no. Aha, nie wiem jak, no. W bok, nie? No ale gdzieś też, około 100 metrów od tej drugiej sztolni, tak mi się zdaje. Dobra. Ciekawe, na ile mi bateria wystarczy. A też go chyba zauważyłem, ale dopiero przy wyjściu. To filmowałem. A tu idzie ta żyła cała. Ty, no teraz tutaj widać troszkę tych minerałów, tej miki. Więcej tych kołków tutaj powbijanych. Kurwa, no to ja sobie miałem kalosze wziąć. Tu przeszłem za to zawalisko. O, zawalisko, no. Co, masz też żółkę kwarcową? Chyba gips. To samo co w Złotym Stoku. No. No i zawsze mam problem z tym, jak chcę zrobić zbliżenie z czołówką, to zasłaniam sobie światło. Dobra, jeden minerał, o którym nie wiedziałem, został nakręcony. O czym mówisz, że się odspoić chce? Ta płyta tu? Co? Sypło się. Tu sporo jest tego gipsu. Tu już zmienia barwę. No rozmiar tych belek też mnie tutaj troszkę zdziwił. Może takie grube, no jeszcze z takimi się nie spotkałem. Boże wiesz, ja po tych sztolniach też nie łaziłem za dużo. To będzie dalej zalane? A to co za robactwo?
to nie są komary, nie? Czy to jakieś samice? To nie są komary. Widzisz to? Dziadostwo. To są pająki? Nie, to mucha jest. Zobacz, skrzydła ma. No to latające. Ale zobacz, jak to, patrz, jak ma chęć się... Ja pierdzie, zobacz. Co? Jak to ma się chęć się spojrzeć. No. To, ten dolny fragment. No ale w takich szerokich obiektach się fajnie chodzi. Nie tak jak jest wąsko. Kurwa, te belki tutaj nieźle wyglądają, te środkowe. No i tego już fabryką ani miastem nie nazwali, nie? Tego obiektu. No mam taki na uboczu, że już nie wiem. Wydeptane jest. Wydeptane? Wydeptane? A masę tych śladów. A. Tu jak brama. Ty, niemożliwe, że mi buty nie przemokły. A weszłam trochę w tą kałużę. Ty, to jest wszystko kute chyba, nie? No na razie te otwory, co tutaj łapie, to są kute. Ten jest też kuty. Co mu kuty? No zobacz, jaki kanciasty. Nie ma wiertem takich, żeby ci na ten... Na to jakaś tam teoria jest. Doktor Franz na ten temat mówi. Nie wiem, czy oglądałeś jego filmy. Co? Doktor Franz. A, no, 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 no. A jaki fajny grzybek. Pleśń. Tych grzybków jest tu więcej. Próbował kiedyś ktoś je jeść? Ty, co to tutaj jest? Kurwa, te drewno takie spłótwiałe. To jest miękkie na żywca. Tu jest odwiert. Ślad po wiertle. Gdzie idziemy dalej, prosto czy tu? Jest przejście? Jest przejście? Świeczka. Ktoś tu się... No widać. Zawał? Coś piło. Tam na dobrze. Też jeszcze haki w stropie. Co, idziemy dalej prosto? Tak, tak. Bo to idzie prosto i ma kilka odnóży, nie? W prawo. Tylko w prawo. To ma, już teraz koniec tego drogala, nie? Że tak powiem, główny dół. To jest chyba stówka, nie?
Co to jest? Stół. A co by to miało znaczyć? Przecież nie ma 100 metrów jeszcze, nie? Nie ma? To przeszliśmy tyle? Mogło by być. O. Może być tu. Czasami są takie dziwne liczby w tych sztolniach. Ja nawet nie zauważyłem, że my już jesteśmy na końcu. Gdzie? Wskakuj. Nie, chyba nie będzie. Tam jest fajna rzecz, gwoździe wystające, widzisz je? Na ziemi. Jakbyś się tak depnął butem, trampkiem. Tu z przodu. Tam, tam, tam. A tu? Dlaczego trampa nie chodzić do sztolni? No tutaj więcej właśnie jest tego biotytu nad Muskowitem. I to takie ładne, dosyć duże. Takie coś układają najczęściej nad rzekami. Widziałeś już? Stosiki? Od większego do mniejszego? Takie, które właściwie nie mają prawa stać, a jednak stoją jeden na drugim, nie? To są talenty. Pewnie pomagają sobie tymi lampionikami z tego pomnika, nie? To. Tam zawsze leżą przy tym pomniku. Jako oświetlenie sobie wrzucają. No, dużo jest tych otworów kutych. Tu też masz jakiś numer. Co to jest, 2P? Nie, to jest odwrócone P. Mówisz, ten Sobon to jest zalany, tak? Do pasa, czy nawet więcej? Nie wiem, chyba też widziałem jakiś twój filmik stamtąd. Nie ma tu ciekawych mineralizacji. Ze szklar przywiozłem sobie kawałek szyny kolejowej. Dało mi się znaleźć. A później jak zobaczyłem filmiki od innych, to się okazało, że tam poziom niżej jest masę tych szyn jeszcze. Tylko tam już na linach trzeba schodzić. O. A to co? Amfibolit. Masa tych świeczek tu jest porozkładanych.
jakieś gołe baby w sztolni. Gołe baby sprayem, czy tam czymś pomazane. Widziałeś to, czy nie? Jak klął na tych niszczycieli. Tu się poszerza. Komora się jakaś robi. Patrzysz, czy nie sypnie się na głowę? Co ja patrzę, że się sypnie tu? Ty, ale dotąd woda też zalegała chyba kiedyś. Zobacz glony. Albo ktoś je naniósł. Do co? No. Złoto. Kiedyś dzwoniłem pytać się właśnie o tą kopalnię uranu, wiesz? Mówi, że on przypuszcza, że tam nie było żadnego uranu, tylko gdzieś tam zasłyszał, że tam mogło być złoto. Ktoś to wykupił i będzie szukał złota. No w tych żyłach barytowych może występować. Coś ciekawego znalazłeś? Koniec tu jest? To nie jest zalane. Ale tam no, dalej jest jeszcze jakiś chodnik chyba, nie? No jest, jest i tam się odbija. No, nie przemokuj mi, jak tam wpadłem. Nawet już głębiej się robi. Ty, tam coś jest? Nie. To są belki. Byłeś tam dalej? Nie byłeś jeszcze? Jeszcze nie. Zawsze jestem tu w trampkach. Aha. Ale miałem. Ty, idę chyba tam. Nie przemokną ci? Nie wiem właśnie. One są i tak do kostek, więc przemokną na pewno. Wleje mi się, ale... No lecieć. No lecieć nie polecę. Ale spróbuję chyba. Teraz się wrócę do ciężu. Ale to też takie do kolan. To ci mówiłem, ta szwedzka armia niby coś takiego używała, że też całą nogę z butem wsadzasz do środka. Co i to wszystko? Tak? Aha, bo my tu jesteśmy. Ty, to jest dosyć rozbudowane. Znasz rozkład tych tuneli, czy nie? Kiedyś tam zaglądałem, jak to wygląda. Tam gdzieś powinno być to, co weszliśmy, nie? No tam już przez to przechodzimy i jesteśmy, aha, na głównym tunelu wyjściowym, nie? Thank you.
Nie sypnie się. Miedzianki są fajne gwoździe, nie wiem czy widziałeś kiedyś w internecie. Miedzią przerośnięte, wnioskami miedzi. Ale jebie się rano. Od razu mi się przypomina ta dzisiejsza hałda. Skąd tu siara? Zawolone, czarne. Doszedł i tak byś musiał skręcić tutaj do nas. Aha, w tym drugim. No bo to zaraz jest gdzieś tam pod zakrętem. Tam jest koniec też, nie? No, czy, no byś poszedł tak jak teraz, oblazłeś się no, do tej wody tam, nie? No. To tam, ale walnie. Capi strasznie. Dobra. Ja już dzisiaj się nie zatruję bardzo. Tu widziałeś napis? Lady? Co? 06. Nie, Polacy. A Polacy, no. Polacy. Ale co Polacy? Jest data 2000. 1 czerwiec 2008 Polacy. Chyba. Albo 2002. Albo 2002. Może. Szkoda nie jest, że nie jakieś 39, nie? No i tym razem sztolnia zaliczona. Ale to te podkłady kolejowe tylko w tym głównym są, nie? Też. Aha, no. Tutaj lepiej widoczne. Ale jest kolosalna różnica w tym, co jest w Osłówce albo w tym w Alimiu. Jeżeli chodzi o rozmiary tego, nie? Nie wiem, jutro może do tego wodarza skoczę jeszcze. To jest największy, nie? Obiekt. Tam tylko siarą waliło. Ja już się pogubiłem. Ile tych odnóży było? Trzy? Te boczne? Chyba. To jest pierwszy. Trzy, cztery, no? Chyba. Czyli trzy w sumie. I ten trzeci taki krótki, nie? Nie, no. Drugi był krótki chyba. Jeżeli to jest pierwszy, to jest raz, dwa. Tam jest. Czy na końcu był krótki? No, na końcu był krótki z tą wodą, z tą niby stupnią chyba. No. A byliśmy tu? Nie, chyba, nie? A to z drugiej strony widzieliśmy. To jest zalane tam.
Co czujesz nosem? Nie wiem. Smród. Ale nie umiem go określić. Błota. Muł. Wyjazdami na Majorkę, czy gdzie on tam był. A przejeżdżałem też koło tego jego. No. No to jest niedaleko właśnie tych stoków, nie? W rzeczce. Kolejne graffiti. No. Na wzór tych indiańskich. Hipek z maczetą. No to też ją wcześniej zauważyłem. No często odwiedzana, nie? Tyle tych śladów. Grzybki tylko na tym jednym pniu zauważyłem. Dobre podłoże tam mają. Tą belkę se spróbuj dotknąć. Możesz palce w nie wbić. Takie miękkie. Kolega krwiopijca. One najczęściej w tych początkowych partiach sztolni, nie? Siedzą. Tak zauważyłem. A jest, i drugi. I trzeci, dwa się skitrały w dziurze, w otworze wiertniczym. Masz, filmisa. Chyba dwa, nie? Dubskiem obrócony jest. O, następny. O, ten już jakiś taki wielgaśny. Kurwa, no, dwa razy jak tamte. Co? Mama. Kolejne. Biały? I tu? Z tym coś jest chyba nie tak, co? Zobacz, jak on świeci. Tu dwa takie siedzą. Nie widziałeś ich, jak wchodziliśmy? Nie. No ja też nie zauważyłem. No i co, to by było na tyle. Sztolnia z Andrzejem zaliczona. Dobra, trzeba się wyczołgać. Plecak haczy, nie? Co? Plecak haczy. Tam na końcu na polanie kopali się, nie? Do tego szóstego czy siódmego. Co, tędy nie idzie przejść? Drogą idziemy?
Beczki. Przemysł paliwowy. Chyba nie pochodzi ze środka, co? Beczka. To się do góry ciągnie? Nie. I ta ma jaki numer? 4? Kto? To tutaj? Kurczę, gdzie ja weszłem w jakąś wodę? Ze sztolni wypływa? Kawał wykrotu, nie? Na górze płot jakiś? No, jakiś tam płot, nie. Żeby się czasem ktoś nie wjebał, pewnie, dla bezpieczeństwa. I chyba tam jest taki, wyżej jest jakiś betonik, wiesz? A. Tam takie wypłaszczenie jest. Ale tutaj długie jest to wejście, nie? No. No jeszcze byś musiał zobaczyć w Głuszycy, bo nie wiem, czy nie jest podobne, jeżeli chodzi o długość. I tam w Głuszycy jest takie wejście, że moja ciotka pamięta, teraz po wojnie, nie? Że było przykryte tylko takimi deskami, nie? Nie można było wejść. I było kupę tabletek, jakichś dużych, białych tabletek. Tak mi mówiła, nie? No to wiesz, kobieta już 8, prawie 90 lat, no to... Boże, ale i tak jeszcze, wiesz... Amfetaminę robili, co? To nie wiem, no bo to...